Rafał, bardzo dobrze rozpoczynamy rok 2020. Dwa spotkania, dwa zwycięstwa w rozgrywkach drugiej ligi. Troszkę czasu już minęło, więc można było na spokojnie przeanalizować te mecze. Jak ty je oceniasz i czy forma naszej drużyny twoim zdaniem rośnie? No tak, forma zdecydowanie rośnie. Co od początku roku gramy coraz lepiej i naprawdę cieszą nas te punkty zdobyte do naszej puli w drugiej lidze, ponieważ są to bardzo cenne zwycięstwa, które pozwolą nam powalczyć o czwórkę, która jest naszym celem w tym sezonie. W najbliższą sobotę bardzo trudne spotkanie, bardzo wymagający przeciwnik. Drużyna z Sieradza, która jest obecnie wiceliderem tabeli. Na pewno fajnie byłoby gdzieś tam pójść za ciosem, sprawić niespodziankę sobie, ale także kibicom. Jak podchodzicie do tego spotkania? No, na pewno nie jesteśmy faworytem. Sieradz to bardzo mocna drużyna, ale myślę, że możemy z nią wygrać, tak jak i Grodzisk Mazowiecki pokazał, że z Sieradzem da się wygrać. Tak samo my na własnej hali. Myślę, że to będzie tym razem dla nas atut i pokażemy, co potrafimy po prostu.